Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w sprawie bardzo dużego artykułu Gazety Wyborczej, artykułu, który zawiera wiele porażających treści, jeżeli chodzi o funkcjonowanie służb specjalnych i osób nadzorujących służby specjalne w Polsce w rządach PiS-u. To już drugi tekst Gazety Wyborczej w tej sprawie. Po pierwszym wzywaliśmy do reakcji, wzywaliśmy pana Kamińskiego, pana Wąsika do odniesienia się do stawianych zarzutów. Nie doczekaliśmy się na to. Widać, że panowie mają bardzo wiele do ukrycia. W świetle dzisiejszych informacji można z całą pewnością powiedzieć, że afera reprywatyzacyjna to w znacznej mierze afera PiS-u. Widać, że PiS bardzo dobrze wiedział o tym, co dzieje się wokół reprywatyzacji już w roku 2006, gdy w Warszawie oddawał władzę. Wtedy to, jak wynika z artykułu, do pracy w warszawskim ratuszu przyjęto pana Jakuba R. Przyjęto go korzystając z prywatnych znajomości pana ministra, aktualnego ministra Macieja Wąsika. Można powiedzieć, że pan Jakub R. był rodzajem śpiocha, używając tutaj takiej terminologii służb specjalnych, który miał wykonywać zadania na rzecz PiS-u i w danym momencie być niejako obudzony po to, aby wygenerować czy też wskazać, pracować na rzecz służb Prawa i Sprawiedliwości. Ale ta afera łączy się także z pierwszą wielką aferą środowiska związanego z dawnym PC, dziś PiS, a mianowicie z aferą spółki Srebrna i uwłaszczenia się niektórych prominentnych dziś polityków PiS-u na majątku publicznym. Dziś w ramach tego uwłaszczenia PiS i spółka Srebrna związana z PiS-em chce budować wieżowiec w centrum Warszawy. PiS jest jedyną partią w Polsce, która ma grunty, czy też spółki z nią związane, które mają grunty w centrum Warszawy i która chce budować wysokościowce. Widać, że pan Jakub R. w kontekście tego, co podała Gazeta Wyborcza, był osobą, która miała także w tej sprawie pomagać. Widać, że miała także dopilnowywać interesów PiS-u, interesów środowiska Jarosława Kaczyńskiego. W kontekście tych bulwersujących informacji, informacji, które pokazują wykorzystywanie służb specjalnych przez PiS do realizacji celów politycznych, które pokazują, że środowisko, które dziś zarządza służbami specjalnymi, wiedziało o tym, co dzieje się wokół reprywatyzacji, żądamy od pana premiera Morawieckiego i podkreślam, żądamy, bo sprawa jest najwyższej wagi, dotyczy bezpieczeństwa państwa, bo dotyczy służb specjalnych. Żądamy informacji premiera Mateusza Morawieckiego i odniesienia się do tych informacji, ale żądamy także natychmiastowych dymisji pana ministra Macieja Wąsika i pana ministra Mariusza Kamińskiego. Osoby, które dziś rządzą służbami specjalnymi, które koordynują pracę służb specjalnych, po tego typu artykule straciły moralne prawo do tego, aby tropić jakąkolwiek przestępczość w Polsce. Te osoby powinny wytłumaczyć się przed instytucjami państwa ze swoich znajomości, z tego, w jaki sposób, zgodnie z informacjami podanymi przez Gazetę Wyborczą, chciały dołączyć do procederu reprywatyzacyjnego. To jest wielka afera PiS-u. To jest afera, która łączy ze sobą kwestie reprywatyzacji, kwestie początków porozumienia centrum i lat 90., uwłaszczenia się na majątku publicznym. Tej sprawy nie wolno bagatelizować. Tu wymagana jest natychmiastowa reakcja. Raz jeszcze podkreślę, w kontekście tych materiałów, które dziś pokazała Wyborcza, afera reprywatyzacyjna to afera PiS-u. Afera, którą zaplanowało Prawo i Sprawiedliwość. W świetle tych szokujących informacji tego układu towarzyskiego, który odsłania dzisiaj Gazeta Wyborcza, widać wyraźnie, że także z premedytacją ci specjaliści, w cudzysłowie od służb, lokowali w ratuszu swojego przedstawiciela, no, po to, żeby właśnie różne nietransparentne interesy przypilnować. Dowodzi jednego. Dziś z pełną świadomością można powiedzieć, że celowym było, bo służyło tym interesom, nie przyjęciu ustawy reprywatyzacyjnej,
brak wsparcia dla małej ustawy reprywatyzacyjnej, którą głosowaliśmy w poprzedniej kadencji, czy dziś schowanie do szuflady ustawy reprywatyzacyjnej, którą złożyliśmy 1,5 roku temu. Także z tego powodu prawdopodobnie nie ma co liczyć na ustawę reprywatyzacyjną, którą proponował minister Jaki. On sam także nie jest bez winy, bo od dłuższego czasu, pomimo monitów, wezwań i pism, a także wniosków posła Kropiwnickiego, nie przesłuchuje najważniejszych świadków tej afery. Oskarżonych co prawda, ale mających bardzo dużą wiedzę i bardzo dużo materiałów, które mogą w zupełnie innym świetle cały ten proces przedstawić, którzy to świadkowie mogą w bardzo ważny dla wyciągnięcia wniosków i konsekwencji przedstawić proces udziału przedstawicieli służb w tym procederze. Domagamy się zmiany przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej, bo przewodniczący Jaki zdyskredytował się tą jednostronną swoją działalnością i nietransparentnym procesem, któremu przewodzi. Przewodniczący Jaki dzisiaj nie daje gwarancji obiektywizmu prowadzenia Komisji Weryfikacyjnej. I jeszcze raz żądamy, by świadkowie, kluczowi świadkowie w tej sprawie, którzy sami się zgłaszają, którzy chcą zeznawać w prokuraturze, też nie są przesłuchiwani, tak jak matka oskarżonego Jakuba R. Siedząc w areszcie, również powinni składać te zeznania przed Komisją Weryfikacyjną, a także przed prokuraturą. Jarosław Kaczyński, jako szef partii, która rzeczywiście ma niespotykanie wielki majątek, doszedł do tego majątku w bardzo dziwny i szybki sposób. Jest najwyższym stopniu niepokojące to, że on sam, nie reagując, daje przyzwolenie na ten proceder, myślę o tym udziale służb w aferze reprywatyzacyjnej. Do pana premiera wniosek o informację z żądaniem przeprowadzenia tej informacji na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Do Jarosława Kaczyńskiego wyciągnięcie politycznych konsekwencji wobec swoich najbliższych współpracowników.